Cześć, z tej strony Agaspi 119 witam w kolejnym filmie z Goticzka. I że jesteśmy tutaj z panem Sebastianem, który jest chyba kochsem jakimś takim pseudo z walki. Tak, ten tego i kręcimy powrotem. A tam jest cieniostwór. Mam dziwną podstawkę teraz, coś. Siema. Siema. Dobrze, klep się z nim, dobrze. Dawaj go. Dobra, nie możemy pozwolić, żeby cieniosfor nas pizgnął. No raz mnie walnął, dwa razy mnie walnął. Siema, ja tam nie idę. Bij się z nim. Jesteś śmiertelny, Seba. Dawaj, Seba, ja się uleczę. Myślę, że do mnie podejdzie. Lecz mnie. Piszmy podczas walki. On bicze graficzny. O, dobra, zabił go. Nic już nie. Co ty tu żarłeś? Się obudziłeś, e? Ja mam w ogóle już mikstur. Wszystkie wyjebałem. Tu jest jedna miksturka, widzę. Kielniczki. Czy coś jeszcze jest? Tu nic nie widzę, tam są jakieś te, to pójdźmy najpierw w lewo. Mikstura. Co tam mamy? Właśnie tu nic nie ma i się boję, że zaraz... Ciebie, więc pójdźmy najpierw w prawo, zobacz co tam jest jeszcze. Myślę, że skrypty pójdą do przodu, więc zaraz, dobra, zapiszmy tutaj i pójdźmy tam. Jest to pokrzywa. Co tu jeszcze było? Smoczy korzeń, miło. No kurde, nic tu nie ma. Smoczy korzeń był, co prawda. Wiedziałem, że jest jeszcze jedna pokrzywa. To ja też tu nic nie widzę. Mam jakąś świeczkę? Czy ja mam świeczkę? Mam świeczkę. Teraz coś bardziej widać niby. Ale teraz tak, ściągnij świeczkę. Zapisz grę. Wiecie, jak świeczki się ściąga, to ten, to... Jak się zapisuje ze świeczką, to ona znika, jak się wczyta, nie? Są gobliny. Rozebierz je. Nie ty, chcę świeczkę podnieść. Daj świeczkę. Ją ściągnij. Idziemy tam dalej na szkielety. Zapisz grę. Czy chcemy jakąś wiadomość, co dostałem? A. Plaga. Szkielet goblina. Dobrze, że dostajemy ekstra nie bijąc ich. Te piekielniki jeszcze, tam są... Jeden kostek widzę. Jakiś mocny kostek. Czy tu jeszcze save'nę? Kostek biegnie. A? Tu jest kostek, i on do mnie biegnie. O nie. Się tak nie bawię. Ja się tak nie bawię. Bij go! Dobrze. Na strzała go miał. Kryt wszedł. On tak potężnie wyglądał, jednak nie był taki potężny. A kostki są przejebane, nie? Z kostkami się bić nie chcą, są złe kostki. Szkielet goblina jeszcze. Cyk, cyk, cyk. Szkielet goblina, szkielet... Tam nic go nie. Coś tu jeszcze jest? Tam jest dalej przejście. Tu jeszcze jeden save. Też tu nic nie widzę. Już coś widzę. Jest to kopacza. Serafis. Skutika jedynki, smaczek. Skała krystaliczna. Widzę cię, śmieszku mały. Cyk. I lecimy dalej. O, zombiaczki. Zombiaczki to ja mogę pobić sam już. W takim razie, dobra, leć ty. Aha, fajnie.
chciałbyś, kurwa. Który ty? Nie ma! Co wy sobie myślicie? Weź na siebie jednego, Sebol. Sebol, bierz jednego na siebie, no. Dobra. Ładnie, tak dwa baty. Nie dziabnął mnie. Tam niczego nie, tam niczego nie. Tam niczego nie. Dobra, to Sebol. Jeszcze od razu tutaj save, żebym nie zapomniał, że tu jest inny save. Aj, świeczkę. Zniknie. Chowaj świeczkę. I teraz save, bo mamy świeczkę. O Jezu. Mięsko kopacza. Mięsko kopacza. 6 minut filmu. Część statuetki. No cóż, sprawa załatwiona. To zasad, a nie do końca. W jakim sensie? Teraz musisz umrzeć. Co? Przecież mówisz, że... Ach, ty cholerny kłamco! I Francis to samo. Niech was diabli wezmą. Przeklinam was wszystkich. Niech Weller męczy waszą duszę przez całą wieczność. Czas na ciebie, Sebastian. Teraz się załatwię. Żem to, kurwa, zrobił. Teoretycznie mogą go oszczędzić tam, ale to już było zatwierdzone jak tam... Wiem. Ale no myślę, że szczerze rzecz biorąc, jak ktoś mówi, że ktoś umrze... Co? No bo... Co? I pójdź bier... Teraz! Dobra. Też nie jesteś mistrzem, więc spoko. Jesteś wojownikiem. O, masz kryta. Dobra, masz kryta. No właśnie, masz sporego kryta. A ja nie widziałem połowy rzeczy przez glitch graficzny. Muszę się też wziąć do miejsca, gdzie będę w ogóle coś widział. Która był nieśmiertelny cały czas. Jeszcze korzeń. Zapiszmy grę teraz tutaj. Biegaj z powrotem. Statuetki. Dobra, cyk, 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 cyk. Żebym więcej widział. Ła, on ma takie dwa strzały. Ła. No. Dziabnął mnie. No nie! Tak mało HP mu zostało! Jezus Maria, dobra, to będzie... Na moje możliwości walki to... Łatwiej gnojku jeden. Kurwa, on na jednego strzała mnie bierze prawie. No co?! Ile mu HP zostało? No ja pierdolę! Nie, 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 ja się tak nie bawię z tobą. O tak mi nie wszedł. Kurwa, nie trafiłem go. Mam za małą broń. Za krótką. Czyli no. No, to nie tak, że na przykład wy widzicie ok, ale ja mam glitche graficzne, których wy nie widzicie, nie? To jest takie śmieszne. Chycaj. No chy... No sami pół HP ściągnął! No jaki... Kurwa, cudem!
Ma? No kurwa jego mać, no! Ja pierdolę! Bo ma te kryty zjebane, kurwa, w dupę, pod ścianę z tobą, jak NKWD. On się wielki wydaje. Ła. Teraz nie wiem, czy ja mam cię zabić, czy co? Daj mi ten miecz. Daj z siebie wszystko. Daj ten miecz. Czy będziesz mnie dalej bił, od razu jak się tego ożyjesz, to muszę cię zabić. To muszę go zabić. Jeszcze raz, a się doigrasz. No już dobrze, wygra... Nie, muszę go zabić. Dobra. Tam niczego nie. Tam już niczego nie znajdę, więc save all. I wrócimy sobie do wioski. I tam... Ile mamy hajsu w ogóle? 1448. Posprzedajemy niektóre rzeczy, które nie są dla nas. Na pewno broń dwuręczne sprzedamy, bo tej modyfikacji idziemy w jednoręczną. Już mówiłem. Posprzedajemy... Świeczkę zapalę. To będzie bardzo dobry pomysł, jak świeczkę zapalę. Pójdziemy sobie ten... Sprzedamy te rzeczy. Ponabijamy doświadczenie. Mam level? Chyba level wbiłem. Mamy dwa levele wbite, więc kryta podbijemy. Pobawimy się też na tej arenie tam. Nie, tutaj pobiegłem. Na tej arenie tam pobijemy się, bo tam był typek z mistrzowskim mieczem dwuręcznym, pamiętam. Teraz jak odbijemy sobie kryta, ile mam kryta? Mam 50% kryta, od 60 jest mistrz, więc. Tam niczego nie. Więc naprawdę będzie gitarka. Siema, chrząszczyk. Co tam? Tam nocy nie było na dworze. Ja nie pamiętam, gdzie ja w ogóle szedłem z nim. A ja wiem, gdzie szedłem, tu na górę. Dobra, wiem, gdzie jesteśmy. Okej. Tu chyba w tamtą stronę. Tak. Save all. Dobra, jeszcze z tą świeczką kupimy sobie pochodnią. Możliwe. Tak źle nie jest. Na tą tombę się przydało pójść. Tu jeszcze bym coś poeksplorował. Właśnie, złoty pierścień. Kiepski topór bojowy. To są dwa kufry. Kufry. Perła. Rzecząca paczka. Coś by trochę dobra. Kufer. Srebrny naszyjnik, złoto. Coś jeszcze było. Strzała. Strzał. Jagody. Jagódki, to zręczność podbija. Te wilki wybiliśmy stąd, okej. Okay. Goblina słyszałem. Tam jest jeszcze. Chodź tu. Dobra. Serafis zbieramy. Ślinka, Serafis, dawaj po świeczkę idziemy, bo zaraz znikniemy, nic nie widzimy. Tu na wieżę by się wejść przydało, tam jest golem, aha, bo tam był golem. Gdzie golema da się wyklepać? Możemy nawet wyklepać golema, ale nie teraz. Idziemy to jeszcze kiedy indziej, przyjdziemy. Dobra, teraz weźmiemy jeszcze roślinki. I idziemy do oddać misję, prześpimy się, kupimy sobie poty, żeby się zaopatrzyć. Nie było problemu. Nie było problemu. Wszystko było szczęśliwie, happy. Sebastian nie żyje. Czy mógł mieć cenne informacje, co prawda, nie? Ale moja decyzja. Moja. Według mnie, jeśli ktoś obraża kapitana i grozi mu tego, zabójstwem go i tak dalej, i by podżegał cały czas załogę, byłyby z niego problemy wtedy tylko. Tak załoga też sobie dała radę. Jeszcze mnie obraził na samym starcie, więc no. To są o tych kosków, co tu były, tam? Zamknij się, ptaszysko.
Też możemy świeczkę tak naprawdę wyłączyć. Idziemy jeszcze bez świeczki. Została chyba. No, została struga po świeczce. Idziemy. Tiriri, tararara. Trzeba się przespać. Jakie pilnuje przejścia. Nie wiem, ale się prześpię. Apeki zregenerować. Rana. Czujesz się wypoczęty. Ja! Dobra. Tutaj, jazda. Zapisik, lecimy, panie. Jak panu Bogu w okno, jak to się mówi. Dobra, gdzie jest Francja? Francja będzie pewnie w tamtym budynku. Gdzie była straż. A ja muszę nogę zmienić, bo już mi tak trochę. O, już dobrze. Dobra. Francis, Francis, gdzie jest Francis? Tu jest Francis. Co ja muszę zrobić? Duch wieży. Mam pomóc Ignacio pozbyć się ducha ze starej wieży. Trzeba z nim porozmawiać, aby uzyskać dokładne informacje. To wiem. Ja strażników. Aha, przywiozłem Itilisowi część figurki. Okazało się, że. Aha, do Itilisa trzeba iść. Itilis. Itilis. Chyba tutaj będzie stał teraz, nie? Tak. Otóż już coś ode mnie chcesz. Już coś ode mnie chcesz, bo się odwróciłeś w moją stronę. Derek, przyszedłeś w samą porę. Ustalić, gdzie znajduje się trzecia część figurki. O, odprę się, już mam. Już ją mam. Prawda? Prawda, o mój synu, za jakaś to radosna wiadomość. Co teraz będziemy robić? Porozmawiałem z Ilajem, powiedział, że jest to niemożliwe złożenie figurki, przy czym zachowanie magicznych właściwości. Jednak dał mi magiczny kamień, który może wchłonąć w siebie czy użyć go w magii. To robi, kurde. I to nie gotowe. Czy nie najwyższa pora wejść do świątyni? Racja, lepiej przygotuj się na, tak jak się należy. Dobra, czyli tak, posprzedawać rzeczy, kupić poty, przygotować się, tak dalej, kryta zrobić, tam się pobawić. Ty. Poczekajmy, co z tego wynika. Może w tatuaż, o, tatuaż to zrobimy, ty, nie ty. Ej, ty. Jakie to są te warianty? Powiedzmy, że... Szóstka. Poczekajmy. Ej. Превосходно. Шестой. Шестое. Вот, неплохо. И зле. Что, сделаем себе этот татуаж? И что? Превосходно. Ну, шестой. Шестой. Вот, неплохо. А ошестство не сделаем себе татуаж. Zajebał mi tego 120 sztuk złotych. Aaa, ale gówno. Dobra, to ja to wczytam. Hajsy oddawaj, złodzieju. Nie ma tak. Dobra, i ty. Dobra, cyk. Rób to. Cyk. Potem przyjdziemy. Teraz zapiszemy. Dobra. Opoty trzeba pójść, posprzedawać bronię u tego Roberta. Handlujmy. Co tu mamy? Zmierz zakonu. Dwuręczna. Cyk. Ostrze magiczne, jednoręczna. Zostawimy. Czyli jedno zostawimy. Premier walki bronią jednoręczną, rubinowe ostrze. Teraz zostawiamy. Wielki topór dwuręczna, jednoręczna. Okej, okay, to jedno możesz sprzedać. Długi miecz, jednoręczny zostawimy. Więc zabójcy. Moje zdanie już znasz. Zabójcy. 85-65 siły. Ten ma topór na pewno. Ten kiepski miecz dwuręczny. Ciężką pałkę z kolcami. Ten dobry mieczyk raz dwa. Ten halabardę. Miecz. Miecz zabójcy. Kiepski tasak. To lagi wszystkie, laskę. Łuków nie będziemy korzystać. Strzały też w sumie. Dobra. Jeszcze drobiazgi mam. Kretusz. To wszystko tylko smoła. Ten pierścień. Kwarcyt. Srebrny naszyjnik.
złoty pierścień. Dobra, a masz pochodnie? Masz świeczki, dawaj świeczki. To się przyda, świeczki. Co ty masz? Skórzany mieszek, to nie. Dobra, wróć. Teraz do tego pana, Aroin. Pokaż mi swoje towary. A wyłączyłem je. Dawaj, poty. Cyk. Te też. I te. Szybkości? Też daj szybkości. Świeczki. Dobra, mamy teraz mnóstwo poteczek. Te grabniczki przydałoby się nauczyć tego języka, bo po coś one tu są. Dobra. To w takim razie... Będziemy szli tutaj, niby. To pójdziemy jeszcze kryta. Zrobimy. Ile mamy tego punktów nauki? 20. Będzie chyba 10 kryta. Będzie 10 kryta. Zapiszmy. Tam teraz stoi, dobra. Tararari, rara. Ile mamy minut filmu? 21. Dave. Nie to. Czmie. Trenuj mnie. Tak co ty chcesz wiedzieć? Jednoręczna. O 20-10 kryta. A pójdziemy 10 kryta. Chociaż czekajcie. Ile ta. Kryt robi właśnie obrażenia, tak czy siak. Ale ile ten kordelarz ma siły? Potrzeba. 60. 70 dobry miecz. 65 właśnie ten, czyli teoretycznie mogę pójść jeszcze dyszkę siły. Idziemy. Kto by jednak nauczył siły? A ma ten tutaj, mógł mieć siły nauczyć. Nie, to nie ty. Kto by mógł siły nauczyć? Pewnie nie Horacy. Horacy to kusze. Malcolm chyba mógł mieć. Nie, Malcolm nie. Malcolm skradania. Tam, dobra, nieważne. Cholera, co się dzieje? Malcolm, sorry, że cię obudziłem. Lukas mi nauczy siły. Siła 10 za 5 siły. Siłę daj. Ja mam siły już. 65 akurat. No i patrzcie. No i miecz zabójcy. Cyk. Ten lepszy. I gitara. Teraz za 10 punktów nauki pójdziemy po kryta. Dajesz jakąś premię jeszcze? Nie dostajesz premii. Nie daję premii. Ale duże obrażenia mamy. 85 aż, nie? Tak. No. Wielki topor to tylko 5 obrażeń więcej, więc jest krótszy. Gra pokryta. Tak się to skończy nasza przygoda z posiadaniem punktów doświadczenia. Ej! Dami nauki. Już mnie. Jednoręczna plus 5. Wojownik 55 punktów. Od 60 jest mistrz, więc... Dobijemy do tych chyba 65%, tam 70% i cyk. Kurde, mieć 100% kryta to ten. Za każdym uderzeniem wchodzi, za każdym uderzeniem maksymalną ilość obrażeń zadajemy. Jaka może być. Zapiszemy sobie teraz giereczkę. Spróbujemy się pobić, raz się spróbujemy pobić właśnie z tutaj tym panem, tutaj. Co nam przyzwie tutaj ten? Zapisz jeszcze raz. Posąg walki. Zjedne pojedynek. Wyzwanie przyjęte. Jesteś tu. No już coś tam wchodzi. Mnie też tak nie zadaj obrażeń. No chodź tu. Jak szkielet działa, no. A dobra. Całe kombo trzeba mu wcisnąć w takim razie chyba. Jak on podejdzie blisko strasznie. No. Arta nie może mnie walnąć. Dobra, udało się.
Ale roztopiła się w twoich rękach. Nic nie dostałem. I głupi posągu. Może za posągiem coś będzie. Dobrze. A! Prawo. Prawo, prawo, lewo. Teraz się prześpimy. Prześpimy się. Chyba łóżko było. Tu jest łóżko, dobra. Do rana. I gitara. Do rana i gitara, nie? Czyli co, możemy się coś jeszcze pomodlić tutaj do walki? Ducha rycerza. Okej, okay, to zobaczymy w następnym odcinku, więc... A nie, amulet jest, amulet, 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 widzę. Chodź. Cyk. Lecik, co mi daje amulet? Bierzemy. Magicznego pancerza, dobra. No to ja będę się z wami żegnał, na razie, cześć, do widzenia.